polski wydawca Call of Duty Infinite Warfare ogłaszał niedawno z dumą, że dostaniemy pierwszą grę z serii Call of Duty, która doczekała się pełnej polskiej wersji językowej. A w związku z tym, że już ją ogrywam, chciałem wam pokazać, jak faktycznie wypadły polskie głosy. Dajcie znać w komentarzach, czy taki zabieg w nowym kodzie przypadł wam do gustu i który aktor dowiózł, a który był kiepskim wyborem. Ziemia nie była w stanie zaspokoić potrzeb ludzkości. Wysłaliśmy więc ludzi poza jej atmosferę. Nowy przyczółek miał przynieść nam nowy początek. Wodzu, tu Kosa 1. Czekam na rozkazy. Została minuta! Są tam nasi? Nie, placówka jest opuszczona. Zgarniamy broń i puszczamy to miejsce z dymem. Sprawdzić sprzęt! Bo FOK nigdy nie wysuwa żądań. Zatknęli flagę na naszej ziemi. Zabili nam 3 żołnierzy i pilota. Kto jeszcze wie o tej sprawie? Teraz dowództwo sił powietrznych i pan. To jest celowy akt agresji, admirale. Powinniśmy polecieć tam z patrolem, a nie siedzieć tutaj i puszczać fajerwerki. Kto się waha, ten ginie. Przecież uczył nas pan tego w szkole wojskowej. Zidentyfikuj problem i działaj. Zawsze szybko pan się uczył. Skurwysyny. To jakieś pieprzone nieporozumienie. Powinniśmy być teraz w szakalach i działać. Admirał myśli podobnie. To co, lecimy? Wykluczone. Retribution dzisiaj nie walczy. Bierze udział w paradzie. Cała flota jest tu w Genewie. Nie za dobrze. Chodź, wybierzemy malowniczą ścieżkę. No i jest. Retribution. Wszędzie dobrze, ale w domu... Przecież byłeś tu jeden dzień, Sal. Jakoś lepiej czuję się tam, wśród gwiazd. Nie tylko ty. Co to do cholery? Chyba mamy E3N. Zgadza się, sir. Melduje się starszy bosman E3N. Eksperymentalny, taktyczny humanoid. Jestem zabójcą. Wyglądasz, jakbyś każdemu mógł skopać dupę. Cóż, zaraz się zamienię od komplementów. Odejdź, Titan! Pamiętam, jak się wspinać. Witamy, admirale. Wie pan, że cierpię na lęk sceniczny. Masz uczucia, Titan? Mam, pani porucznik. Mam. Zaimplementowano mi mózg zmarłego rolnika. No żeż kurwa, poważnie? Żartowałem. Pomogę wam. Sierżant Omar? To nie była łatwa decyzja. Kosztowała życie wielu ludzi. To nie musiało tak wyglądać. Z całym szacunkiem, sir. Spełnił obowiązek. Zmusił ich do odwrotu. Jego obowiązkiem jest dbanie o swoich ludzi. Nie zawsze. Nie zawsze. To atak lądowy. Kapitan ma być na mostku. Nie ten kapitan. Nie dziś. Marines przodem. Pójdziecie z nami i zobaczycie, jak to jest. Dokąd? Tu 1-1, słyszycie? Musieli zdjąć nam łączność. Wysuwają dystansy. Przygnieś ich do gleby. Musimy lecieć, szybko. I tak, leć. Przyjrzyjmy się temu skurwielowi. Potrzebuje opieki medycznej. Niczego nie potrzebuje. Do wszystkich stacji, tu Kosa 1-1. Odzyskaliśmy kontrolę nad SPSK. Powtarzam, mamy kontrolę nad SPSK. FOK się wycofuje. Korsarz do dowodzenia. Porucznik Salter i ja potrzebujemy statków. Ser zniszczony. Dobry strzał. Poradzisz sobie. Lepszego nie mamy. Słyszeć to od ciebie to zaszczyt. Dlaczego strzelają do cywilów? No nie wiem, Ita. Działa SPSK. Wciąż strzelają do naszych statków. Do nas obywa! Proszę tu wziąć, sir! Co to jest? Moduł hakujący. Dzięki niemu można zhakować bota. Eclipse, możecie strzelać. Niech nie wypowiedzi. Jazda, jazda, jazda!